Czasami, kochani, to nawet chciałabym wam powiedzieć, że nie mam dla was nic dobrego, ale nie dzisiaj, dlatego że dzisiaj mam dla was coś tak, tak dobrego, tak pysznego, że wszyscy, którzy kochają piękną literaturę piękną, powinni nastawić uszu, powinni mieć oczy szeroko otwarte. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny wrześniowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Trylogia kopenhaska duńskiej pisarki Tove Ditlevsen od wydawnictwa Czarnego to jest jedno z tych zaskakujących literackich małych odkryć. To klasyka skandynawskiej literatury i jedna z takich powieści, które zaskakują na każdym swoim kroku. To wypełniona tą znajomą melancholią z północy opowieść pewnej dziewczyny i niezwykły portret społeczno-obyczajowy Danii z początku XX wieku. Wisienką na torcie jest tutaj, słuchajcie, genialny przekład Iwony Zimnickiej, tłumaczki, która już niejednokrotnie zachwyciła mnie swoimi przekładami w serii dzieł pisarzy skandynawskich. Początek XX wieku, kilka lat po Wielkiej Wojnie, dzielnica robotnicza w Kopenhadze w Danii. I trzy etapy życia pewnej dziewczynki. Dziewczynki, która już od tego pierwszego świadomego początku dokładnie wiedziała, że nie do końca pasuje. Trochę odstaje. Nie czuje się dobrze w tym miejscu, w którym jest i w tej skórze, w której się znalazła. Zaklinała to w słowach, w wierszach, we wpisach w pamiętniku. Wyrosła z niej czuła, wrażliwa, młoda kobieta, która pragnęła tylko, by ktoś te słowa przeczytał, zachwycił się, zrozumiał. Przez jej życie pośród smutków, niepokojów, wewnętrznej walki i tego równie wewnętrznego dygotu, pisanie i literatura przebijają się niczym światło pośród tej kurtyny mroku. Kiedyś zapiszę wszystkie płynące przeze mnie słowa. Kiedyś inni ludzie będą je czytać w książce i dziwić się, że dziewczyna może jednak zostać pisarką. Tove Ditlevsen pisała o sobie. To swoje życie opisywała, to swoje lęki, bolączki wzięła z taką odwagą pod lupę. Jej trylogia kopenhaska to jest taka osobista autowiwisekcja. To jest taka osobista próba uchwycenia autodestrukcji jeszcze w tych momentach, w których pisarka autodestrukcji nie była do końca świadoma. Ditlevsen z dokładnością naukowca opisuje nam swoje szaro-bure dzieciństwo w jednej z robotniczych dzielnic Kopenhagi. I na próżno tutaj doszukiwać się tych pięknych, pastelowych obrazków skandynawskich rodem z pocztówek. Zamiast tych kolorowych domków, zamiast przejrzystych przestrzeni, mamy tutaj brud, mamy tutaj dym, mamy tutaj ciasnotę i ciągnący się smród śmietników i moczu. Gdy Tove dorasta, niewiele się zmienia, tylko to poczucie tęsknoty drąży jeszcze większą dziurę w jej sercu. Dziurę, którą pewnego dnia faktycznie wypełni pisanie, wydawane książki, oddany mąż i dzieci, ale którą przede wszystkim wypełni nauk. Nauk, któremu pisarka oddała się z niezwykłym zapałem. To właśnie nauk, uzależnienie od petydyny, okaże się jej najwierniejszym kochankiem. Taką prawdziwą skazą, która zaprowadzi ją prosto w ciemność. A wokół Tove mamy jej najbliższą rodzinę. Mamy podglądaną z oddali matkę, mamy zbuntowanego brata, mamy wojowniczego ojca. I mamy też jej dalszą rodzinę, ludzi z różnych grup społecznych, o różnych życiorysach, takich zwyczajnych życiorysach, niczym nie wyróżniających się szczególnie, a jednocześnie takich, o których czytamy z prawdziwą zachłannością. Proza Ditlevsen jest taka ostra, jest błyskotliwa, jest taka cudownie swobodna. Pisarka opisuje te wszystkie mroki swojego życia z taką lekkością i z nonszalancją, wciągając nas w tę swoją tak zwykłą, niezwykłą historię. Dopiero z czasem czytelnika zaczyna przenikać takie dziwne poczucie nadciągającego końca. Czegoś niedopowiedzianego, czegoś, o czym tak naprawdę jeszcze nie wiemy, a co spowija całą trylogię kopenhaską takim niewidzialnym cieniem. I powiem wam, że to jest to nadciągające widmo śmierci. Zapowiedź tego przyszłego samobójstwa Tove Ditlevsen.
Książki tej autorki, książki Tove Ditlevsen w ogóle porównuje się współcześnie do prozy Eleny Ferrante. Mamy tutaj dziecięce wspomnienia, mamy dziewczyńskie rozterki, mamy rodzinne bolączki. Ja bym chciała jednak wspomnieć inną pisarkę, pisarkę zza oceanu, poetkę i pisarkę w sumie, autorkę kultowego tak zbioru poezji Ariel, jak i wspaniałej powieści Szklany klosz, która była jedną z najważniejszych powieści mojej młodości, mojego dorastania. I mówię tutaj o Sylwii Plath. Połączył je ten sam, tak znajomy ból istnienia. Obie również popełniły samobójstwo. To, kochani, jest niezwykła proza, minimalistyczna, bardzo życiowa, bardzo skandynawska, a jednocześnie w jakiś sposób bardzo bliska. Pięknie napisana, wspaniale przełożona. Kochani, czytajcie trylogię kopenhaską, tak jak powiedziałam, piękna literatura piękna. Trylogia kopenhaska będzie dla Was do wygrania od wydawnictwa Czarne, a pytanie konkursowe brzmi, które miasto w Europie chcielibyście odwiedzić i dlaczego? Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Uwielbiam prozę skandynawską właśnie w takim wydaniu. Trylogia kopenhaska, prawdziwa perełka. I wydaje mi się, że w ogóle literatura skandynawska jeszcze wiele przede mną takich perełek skrywa. Zresztą przy okazji filmiku o klasykach podzieliliście się ze mną niejednym takim właśnie tytułem, który koniecznie muszę nadrobić z klasyki skandynawskiej. Czytając Tove Ditlevsen, tym bardziej stała mi się bliska, bo właśnie przypomniał mi się Szklany klosz Sylwii Plath. Przypomniały mi się również jej osobiste dzienniki. I od razu cofnęłam się właśnie do tamtych lat dorastania, dojrzewania, kiedy poznawałam tamte teksty. No i teraz właśnie poznałam Tove Ditlevsen, która ma bardzo podobny wydźwięk, ma bardzo podobną melancholię. To niezwykła pisarka, niezwykła poetka. Mam nadzieję, że wydawnictwo Czarne wyda kolejne jej niewydane w Polsce powieści. Będę wyczekiwać i mam nadzieję, że Wy również się zainteresujecie. Możecie poczytać również o trylogii kopenhaskiej na blogu Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A może chcielibyście posłuchać o Święcie Ognia Jakuba Małeckiego? To jego nowa powieść, a to jeden z tych pisarzy, których naprawdę uwielbiacie. A jeszcze pamiętajcie, żeby dawać łapki w górę, będzie mi przeogromnie miło. Możecie również subskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i również możecie klikać dzwoneczek, dzyń dzyń. Do zobaczenia!